W moim kanale dzisiaj gości mój wspólnik z agencji reklamowej Piotr Szyszka, ceotortly.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rynkach zagranicznych, bo Piotrek jest w tym mistrzem, robił to wielokrotnie u siebie, w swojej marce i u naszych klientów, więc dzisiaj będę go maglował totalnie o rynkach zagranicznych. Proszę Piotr, przedstaw się, bo wiele osób nawet nie wie, że ty jesteś gdzieś tam na zapleczu w naszych projektach. Przedstaw się moim widzom, kim jesteś, skąd pochodzisz i jakie masz doświadczenie w e-commerce. Cześć, nazywam się Piotr Szyszka, pochodzę ze Stalowej Woli. Pewnie też niewiele osób wie, że my z Tomkiem znamy się z jednego miasta. Mieszkaliśmy od siebie tak naprawdę w odległości oddalonej jakieś 200-300 metrów. Znamy się, myślę, mogę powiedzieć, pewnie z pół życia. Poznaliśmy się gdzieś tam na Orliku lata temu. Więcej nawet, Piotrek, myślę. Mogliśmy mieć 12 lat. No, jakoś tak. W każdym bądź razie, no, trochę czasu się już znamy, razem gdzieś tam zaczynaliśmy, startowaliśmy w tym biznesie internetowym. Startowaliśmy od pomagania klientom najpierw troszkę lokalnie u nas w mieście, później przeszliśmy do obsługi klientów już jakby w całej Polsce i prowadzimy ten biznes już ładnych parę lat. Oprócz tego, tak jak Tomek wspomniał, ja także jestem od ponad 2 lat założycielem sklepu internetowego tortli.pl, w którym sprzedajemy personalizowane kubki, koszulki, rzeczy generalnie na prezent. Tematem dzisiejszej rozmowy, tak jak Tomek wspomniał, będą właśnie rynki zagraniczne. Tutaj w Tortli wyszliśmy już na kilkanaście rynków zagranicznych tak naprawdę. Nie wszystkie te rynki zagraniczne okazały się po czasie dla nas gdzieś tam rentowne i efektywne, więc pewnie będziemy w stanie porozmawiać dzisiaj o takich plusach i minusach tego handlu internetowego za granicą i o tym, na co warto i na co należy uważać. Ja bym chciał, Piotrku, też, żeby to wybrzmiało, że to jest poważna, globalna marka już w tej chwili, bo mówisz, ktoś sobie może pomyśleć, kubki, koszulki, o co to za biznesik, ale to jest gdzieś tam międzynarodowy e-commerce, który kręci fajne liczby. Może nie będziemy dokładnych liczb tutaj gdzieś tam w tym odcinku jeszcze zdradzać, bo to jest twój debiut na kanale, ale działasz mocno. Czy Polska jest rynkiem dominującym, czy nie w tej chwili u was? To się troszkę zmienia. W tej chwili, na ten moment, to tak, Polska jest rynkiem dominującym, natomiast bywają okresy i sezony, gdzie rynkami dominującymi jest na przykład rynek czeski czy słowacki. Dobrze, i teraz tak, oglądają nas właściciele różnych e-commerce'ów, którzy pewnie działają na rynku polskim. I powiedzmy, jakoś sobie radzą, raz lepiej, raz gorzej, ale jakoś im w tej Polsce wychodzi i pojawia się wizja wyjścia za granicę. Od czego tak naprawdę trzeba zacząć? Bo musimy wspomnieć tutaj, że każdy kraj ma inne prawo podatkowe, inne obwarowania. Skąd wy jako Tortli to wszystko wiedzieliście lub się dowiadywaliście? Skąd czerpać wiedzę? Bo nawet takie głupie bramki płatności to nie jest takie oczywiste w danym kraju. Od czego zacząć? Jak wy to robiliście? No, na pewno tutaj bardzo ważną kwestią jest porozmawianie z prawnikiem i dowiedzenie się tego od osoby kompetentnej w tym temacie. My zawsze, otwierając każdy nowy rynek, rozmawialiśmy z prawnikami odnośnie tego, czy są jakieś restrykcje na danym rynku, które różnią się w stosunku do rynku polskiego, czy na coś szczególnego powinniśmy uważać. Na pewno kwestie podatkowe, tak jak wspomniałeś, każdy rynek zagraniczny ma jakieś tam swoje kwestie podatkowe, ma inne stawki podatkowe, więc na to należy gdzieś tam zwracać uwagę. Bramki płatności, o których wspomniałeś, jak najbardziej temat bardzo słuszny, bardzo, powiedziałbym, warty uwagi, bo każdy rynek ma jakieś tam najpopularniejsze swoje bramki płatności i to jest temat, który trzeba na samym starcie zweryfikować, bo jeśli jakieś bramki, na przykład płatności, nie dodamy, no to ta sprzedaż może nam momentalnie spadać, ten współczynnik konwersji już na samym starcie może nie być tak atrakcyjny, więc taką analizę najpopularniejszych bramek płatności jak najbardziej trzeba sobie zrobić. Na pewno kwestie kurierów i kwestie metod dostawy.
O tym chciałem za chwilę wspomnieć. Chcesz to już rozwinąć w tej chwili? To tylko tak pokrótce, no to jest też rzecz, na którą trzeba koniecznie zwracać uwagę, żeby też dać klientowi możliwość skorzystania z usług dostawców, którzy są najpopularniejsi w danym kraju, tak jak u nas na przykład Impost. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś e-commerce z zagranicy wszedł do Polski i nie dał dzisiaj klientom możliwości korzystania z paczkomatów, tak? Więc na to na pewno należy zwracać uwagę. Na pewno analiza rynku, analiza konkurencji w danym kraju, to też zawsze robiliśmy i patrzyliśmy, jak wygląda konkurencja na danym rynku, czy sprzedaje produkty takie jak nasze. Jeśli tak, to w jaki sposób, jak ten sklep wygląda, właśnie jakie ma bramki płatności, jakie metody dostawy. No te wszystkie rzeczy to jest taka podstawa. Wchodząc na nowe rynki, też robiliście jakiś głębszy research tych spółek zagranicznych, jak to wygląda pod kątem konkurencji? Czy raczej nie przejmowaliście się, szliście na wariata i próbowaliście po prostu walidowaliście z rynkiem, czy kupują, czy nie kupują? Czy było to jakiś pogłębiony research za tym stał? Jak to wszystko gdzieś tam, jak wyglądają procesy myślowe człowieka, który ma stabilny biznes na przykład w dwóch krajach i chce wyjść na trzeci rynek? Tak naprawdę to zależy. U nas wyglądało to. Tylko szczerze, Piotrze, dzisiaj. Tak, no u nas to wyglądało tak, że tak jak wspomniałeś, startowaliśmy często na początku naszej drogi na wariata. No nie ma co też ukrywać i tutaj kłamać, że my robiliśmy jakieś pogłębione researche i analizowaliśmy rynek jakoś szczegółowo. Bywało tak, że odpalaliśmy te rynki jeden za drugim, tak naprawdę w odstępie dwóch, Pamiętam. trzech tygodni, pracując noc i dzień, żeby to zrobić, i te rynki wychodziły jeden po drugim. Było tak, że faktycznie niektóre z tych rynków nam wychodziły i udawało się fajną sprzedaż tam osiągnąć. Natomiast. Już jestem, Piotrze. Ktoś do mnie Okej. właśnie zadzwonił. Już jestem. Muszę się czasem rozłączać, bo jestem połączony tutaj po telefonie, więc nie przejmujcie się, drodzy widzowie. Skończmy, czyli tak, na wariata co 2-3 tygodnie wychodził nowy rynek. Dzisiaj robicie to dużo mądrzej, dużo gdzieś tam bardziej w sposób przewidywalny, tak? Dokładnie tak. Z tym, że teraz też już nie wychodzimy na tak dużą ilość rynków. Myśmy łącznie Już wyszli na się 14 rynków. ustabilizowaliście. Tak, te 14 rynków to były kraje, które gdzieś tam no, są, powiedziałbym kolokwialnie, najmocniej chodliwe w e-commerce. Zostały nam jeszcze, myślę, ze 3-4 fajne rynki do przetestowania, które na pewno niebawem uruchomimy. Natomiast, no tak jak wspominałem, teraz robimy to dużo bardziej merytorycznie, dużo bardziej z głową. Zaraz też pogadamy o procesach, jak to wszystko wychodzi krok po kroku, ale chciałbym tutaj też z naszymi widzami być w 100% szczerym i żebyś też opowiedział o porażkach, bo z tego co pamiętam z naszych prywatnych rozmów, to Ameryka wam nie wyszła, tak? Próbowaliście i polegliście na tym polu. Tak, to zdecydowanie. My w Stanach Zjednoczonych uruchomiliśmy sprzedaż chyba gdzieś na tydzień czy 2 tygodnie czasu i dosyć szybko ten rynek wygasiliśmy. Tutaj na pewno kwestie tego, że Stany Zjednoczone nie są w Unii Europejskiej. Tutaj wszystkie te rynki w obrębie Unii Europejskiej, w obrębie tej wspólnoty, no to prawo można powiedzieć jest gdzieś tam w miarę jednolite. Te podatki, ten system podatkowy, on jest w miarę jednolity. Jest ta wspólnota gospodarcza, która ułatwia ten handel zagraniczny. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to tutaj same kwestie, jeśli chodzi o właśnie podatki, prawo, co stan, to inny podatek, to inne kwestie prawne, więc tutaj bardzo dużo takiej papierologii, mówiąc kolokwialnie. Kwestie związane z marketingiem i kosztami reklam. Rynek Stanów Zjednoczonych to jest rynek jeden z najdroższych, jeśli chodzi o marketing. Więc my sprzedając, my tak naprawdę wyszliśmy tam z samymi kubkami na samym początku, więc my sprzedając kubek tam za, strzelam teraz, bo nie pamiętam dokładnej kwoty, powiedzmy 35 zł, no to koszt kliknięcia w reklamę to było około 4-5 zł. Więc tu można Nie sobie było szybko. szans Tak, uzyskać można rynku. sobie szybko policzyć, jaki musiałby być współczynnik konwersji na sklepie, aby to się zwracało. Ten współczynnik to musiałoby być kilkadziesiąt procent, tak? Co raczej jest nierealne. Chcemy wyjść na Stany Zjednoczone, na pewno to zrobimy. Mamy już pomysł, jak to zrobić. Na pewno
wprowadzimy troszkę poprawek i ten proces ulepszymy, który był pierwotnie i zobaczymy. Piotrze, musimy tutaj wspomnieć, zanim mi wypadnie z głowy, że zawsze jak wychodzimy z klientami za granicę, bo już trochę tych klientów w portfolio w agencji mamy, z którymi jesteśmy na przynajmniej dwóch rynkach, to mocna izolacja kont reklamowych, wszelkiego rodzaju bramek płatniczych, żeby to wszystko było posegregowane, żeby nie zrzucać wszystkich działań marketingowych na jedno konto reklamowe. Wspomnij coś o tym, dlaczego to jest aż tak ważne, bo wielu przedsiębiorców pewnie o tym nie wie. Tak, no jak większość osób wie lub nie wie, bywają bardzo często problemy, na przykład z kontami reklamowymi na Facebooku, gdzie dane konto może być zablokowane z nieznanej przyczyny. Takie przypadki bardzo często się zdarzają. My to w swojej historii agencyjnej przeżyliśmy już nieraz, że gdzieś tam klient prowadząc bardzo legalny biznes, biznes nie przypominający czegoś, co mogłoby być uznawane za coś, co może być zablokowane. Po prostu te konta były blokowane, trzeba było tracić tydzień, dwa, trzy na rozmowy z supportem. To konto było odblokowywane wtedy. No ale to jest czas, tak? Dwa, trzy tygodnie tracimy. Statystyk, taka przejrzystość biznesowa, prawda? To na pewno o tym zaraz wspomnę, ale tylko kończąc temat tych blokad, no to się bardzo często zdarzało. Ja to w swojej historii przeżyłem nieraz i to sprawiało, że biznesy czasami nawet ulegały jakby poważnemu wypadkowi, nawet i padały. Więc to jest taka dywersyfikacja na pewno i to polecam chociażby z tego względu robić. Kolejna rzecz, no to statystyki, tak? Mając to rozdzielone na wszystkie rynki, na poszczególne konta, na pewno mamy większą przejrzystość tych kont, większą przejrzystość statystyk, liczb, łatwiej nam gdzieś tam zarządzać tym wszystkim. Więc kwestia dywersyfikacji statystyk jak najbardziej. Może być też tak, że jakieś konto zadziała lepiej, gorzej, będzie nam wtedy łatwiej tym zarządzać. Więc no, to są gdzieś tam główne powody. Trzeba wspomnieć, Piotrze, że w ogóle my jako agencja, na jakich rynkach się czujemy najlepiej i na jakich rynkach możemy pomóc wyjść klientowi, bo klienci często myślą troszkę błędnie, bo w rozmowach w kuluarach, jak do mnie dzwonią, że agencja performance, która wychodzi z klientem na jakiś rynek, musi znać dany język, a to jest nieprawda. Nie musimy znać danego języka w danym kraju, żeby robić skuteczne działania reklamowe i komersowe. Powiedz coś o tym więcej, dlaczego tak jest, bo klienci mogą tego nie wiedzieć, że ten język nie jest wymagany. No my korzystamy zawsze z native speakerów. Na większości rynków mamy już osoby, z którymi długi czas pracujemy i które nam pomagają, więc te osoby znają dokładnie język danego rynku i są tymi native speakerami, znają określone powiedzenia, których zwykły tłumacz chociażby mógłby nie kojarzyć. Więc pod tym kątem zawsze gdzieś tam jesteśmy w stanie pomóc i to działa. Mamy ten proces sprawdzony. W przypadku Tortli też z tego korzystamy. Na pewno jeśli chodzi o dane rynki, bardzo ważne jest wiedzieć, i tutaj tyczy się to roli właśnie agencji, aby wiedzieć, czy jest jakaś strategia bądź kanał, który może na danym rynku lepiej działać bądź nie. Przykładem jest chociażby TikTok. My pamiętam pierwszym razem w Tortli się zdziwiliśmy, że tego TikToka, tych reklam nie da się na przykład na rynku słowackim uruchomić. W ogóle. Tam w ogóle nie ma takiej możliwości. A mieliśmy to wpisane jakby w strategii, no a kanału nie dało się użyć. Czy reklamy produktowe, na przykład na rynku słoweńskim czy chorwackim. Reklamy produktowe to jest jeden z lepszych typów reklam w e-commerce, które na każdym rynku na samym starcie uruchamiamy. Tam tego nie dało się zrobić, więc też bardzo mocny kanał nam odpada i warto mieć to na uwadze, warto o tym wiedzieć, planując właśnie wychodzenie na dany kraj. Z jakimi problemami, Piotrze, na takim etapie właśnie wychodzenia za granicę, z czym najbardziej zmagają się przedsiębiorcy? Bo ja budując gdzieś tam nowe projekty, cały czas borykam się z różnymi przeciwnościami losu. Jak to było u Was, że macie, przypuśćmy, już tą Polskę rozwiniętą, jest ten etap euforii, podjarania się, że klienci kupują, że baza mailingowa rośnie, że zasięgi, rozpoznawalność brandu rośnie, wychodzicie za granicę i bach, zderzacie się ze ścianą. Jakie były takie najpoważniejsze problemy takiego przedsiębiorcy, który gdzieś tam szybko się rozwija?
Na pewno kwestie logistyki i dostaw. My jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, że dzisiaj robimy zamówienie, ta paczka do nas dojdzie jutro bądź tam pojutrze, tak, w zależności od sklepu czy wyboru formy dostawy. Natomiast są rynki, gdzie te zamówienia idą i tydzień czasu, i dla nas to był wielki szok, i szukaliśmy od razu możliwości tutaj zadziałania jakiegoś, aby to poprawić. Natomiast klienci na niektórych rynkach są przyzwyczajeni do takich długich form dostawy. Na pewno Dalej, kwestie. nie? Podobno w Stanach Zjednoczonych potrafią ludzie czekać 3 tygodnie, to jest prawda? Wiesz co, nie wiem, czy 3 tygodnie, na pewno dłużej niż u nas. Ja, będąc teraz w Stanach na wakacjach, nawet robiłem jakieś zamówienie w sklepie internetowym. Dwa, nawet czy trzy zamówienia robiłem, no to wszystkie przyszły w około tydzień czasu. Nie wiem, czy akurat ja tak trafiłem, natomiast no około tych 7 dni czas Ale oczekiwania to pewnie. były jakieś produkty. Bo wiesz, może to kwestia jakiejś gamy produktów, nie? Wiesz co, to były produkty z bardzo różnych branż, bardzo różnych sklepów, gdzieś tam z Amazona, z jakichś sklepów internetowych, ale z tego co rozmawiałem tam też z lokalnymi osobami, no to tak to czasami wygląda. Natomiast nawet tutaj rynki w Unii Europejskiej, na przykład rynek rumuński, tutaj ten czas dostawy, te 3-4 dni, no to jest gdzieś tam standard. My bardzo często w Polsce przyzwyczailiśmy się do narzekania, natomiast tu z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, no to u nas kwestie chociażby właśnie logistyczne, magazynowe, kwestie dróg, tej całej logistyki, tej otoczki wokół tej logistyki, to się bardzo poprawiło na przestrzeni lat. Ale nawet Mamy tą myślę. infrastrukturę, żeby właśnie ten czas dostawy spokojnie w 24 godziny dzisiaj świadczyć. Ja uwielbiam przerywać. Moi widzowie to wiedzą. Ja jestem typowo ADHD, uwielbiam przerywać. Ale ogólnie ostatnimi latami ten proces w ogóle prowadzenia firmy w Polsce się mocno uprościł. Dzisiaj wszystko załatwiamy przez internet. Te strony urzędowe chodzą jak chodzą, ale powiedzmy, że da się wiele rzeczy załatwić. Piotrze, bo my zmierzając tak, może jeszcze nie do końca, ale tak na spokojnie. W czym my w tej chwili jesteśmy w stanie pomagać klientom? Tak pytam, jakbym w takiej roli się staram dziennikarskiej tutaj występować. Oprócz samych ustawiania reklam, bo klienci być może nie wiedzą, ale my pomagamy w całym procesie wejścia na rynki zagraniczne, czy to w funkcji doradczej, czy to już jako obsługa agencyjna. No my tak naprawdę jesteśmy w stanie, tutaj rozmawiamy dzisiaj o e-commerce, więc może powiem bardziej w kontekście e-commerce, Tak, skupiamy chociażby się na case nawet e-commerce. z ostatniego tygodnia, chyba w tamtym tygodniu miałem case z naszą klientką, która wysyła dziennie około 50 paczek i wspomniałem jej o możliwości zbicia kosztów dostaw. Tu chodziło o rynek polski akurat i udało się tutaj zbić coś około chyba 2,50 zł netto na paczce, więc to jest bardzo duża kwota. No to wysyłając te 50 paczek dziennie mamy zaoszczędzone powiedzmy ponad te 100 zł netto w skali w ciągu dnia, no co daje nam miesięcznie około 3000. Tysięcy. W skali roku tak grubo ponad 30 000 zł, robiąc dokładnie to samo. Przy większym wolumenie, przy sezonie, gdzie wysyła około 100 paczek, no to w skali dnia to już jest prawie 300 zł dziennie. Ja Więc. wiem, Piotrze, że wy w Tortli wiele takich lifehacków, upselli i tego typu rzeczy używacie właśnie, które są w stanie podbić w skali roku wam 100-200 tysięcy przychodu do góry. Wdrażając jedną prostą funkcjonalność. Ja też jestem fanem w ogóle tego typu rzeczy, jakichś upselli i tego typu rzeczy, więc to jest fajne. Zdecydowanie, tu ci wejdę w słowo. Właśnie wczoraj liczyłem kwestię związaną z napiwkami u nas na sklepie. To też dzisiaj o tym rozmawialiśmy niejednokrotnie i podliczyłem sobie napiwki z 3 rynków na razie, plus kwestie związane z ekspresową dostawą, czyli z takim produktem z usługą bezkosztową. No i tutaj wyszła bardzo fajna kwota, już pięciocyfrowa, tak naprawdę za parę miesięcy. Pięciocyfrowa, Tak, okej. Czyli gdzie. kilkadziesiąt tysięcy, no to masz na myśli, tak? Czy rzeczywistością? 6-cyfrowa, to się poprawię. Poprawić się. 5-cyfrowa, jeśli chodzi o zera, 5-5-0 plus Tak. cyfra z przodu. Tak. Sześciocyfrowa. No to fantastyczna informacja. No i wiesz, ktoś marzy w ogóle, żeby otworzyć biznes sześciocyfrowy, a wy macie sześć cyferek
samych jakichś tam dodatków upselli. Tak, no wiadomo, to też fajnie brzmi, natomiast to wynika też gdzieś tam ze skali biznesu i z tych wydatków dużych marketingowych. My sporo gdzieś tam inwestujemy, reinwestujemy, Ruchu na więc stronie. ruchu na stronie, dokładnie. To wiadomo, na pierwszy rzut oka bardzo fajnie brzmi, sześciocyfrowa kwota, ale to nie jest też tak, że to jest tak czysty Tak, pieniądz, nie myślę, fajnie. wiesz, że ci tacy nauczyciele typowo dropshippingowi troszeczkę zniekształcili realną ocenę, czym jest rynek e-commerce, bo tak naprawdę tych kosztów bieżących macie dziesiątki. Marżowość też jest, to nie jest tak, że wszystko, co wam wpada na konto, no to trzeba zapłacić podatki, trzeba marża, trzeba zatrudniać ludzi do opakowania paczek, więc to jest cały skomplikowany proces. Więc kwoty kwotami, nie będziemy tutaj dużo w tym odcinku o kwotach mówić specjalnie, bo to też nie ma sensu, ale Tortli jest sporym biznesem. Powiedz mi, czy ty znasz dużo w takich, bo mało polskich e-commerce'ów odważnie robi ekspansję za granicę. Czy to jest powszechne, że tak jak Tortli, inne firmy, inne e-commerce'y są na aż tylu rynkach? Wiesz co, na pewno jest to coraz bardziej powszechniejsze. Ja gdzieś tam rozmawiając w kuluarach z wieloma właścicielami e-commerce'ów, słyszę te głosy, że coraz więcej sklepów wychodzi na tą zagranicę. Też staje się to coraz prostsze. Coraz więcej firm pojawia się, które pomagają chociażby w tej logistyce, w tych dostawach. No jesteśmy też w Unii Europejskiej, więc tutaj pod kątem właśnie prawnym, podatkowym jest to coraz łatwiejsze. No i staje się to też coraz bardziej popularne. Ten rynek polski bardzo często mówi się w biznesie, że on ma wiele jakby zalet, ale ma też wad w takim kontekście, że to nie jest rynek ani mały, ani duży. My mamy 40 milionów osób i bardzo często można u nas w kraju zrobić fajny biznes, bardzo fajnie dochodowy i wiele osób po prostu nie chce im się bawić dalej, wychodzić gdzieś za granicę. Natomiast nie jest to Czytają na też. laurach, tak? Tak, natomiast nie jest to też rynek tak duży jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie te biznesy, gdzie te e-commerce'y robią setki milionów dolarów rocznie, czy nawet miesięcznie. No u nas takich biznesów e-commerce'owych aż tak wiele nie ma w kraju, więc my jesteśmy takim rynkiem pośrednim. Ja zawsze gdzieś tam rozmawiając czy doradzając sklepom internetowym, zawsze zachęcam do tej ekspansji zagranicznej. Jest to jak pewnego rodzaju też forma dywersyfikacji biznesu, tak? Wiemy wszyscy, co się gdzieś tam też dzieje za wschodnią granicą. Nie wiadomo, jak w naszym kraju mogą się pewne sprawy potoczyć Geopolitycznie w przestrzeni potoczy lat. się. Tak, nie chciałbym tutaj na takie tematy teraz wchodzić i poruszać, ale Oczywiście, ja też co to bardziej. gdzieś tam tylko wspominam, że warto myśleć o tym, żeby mieć parę rynków w swoim sklepie, mieć taką zdywersyfikowaną sprzedaż. Na pewno warto. A jak pod kątem narzędzi? Z jakich narzędzi warto już budować sobie infrastruktury, jeżeli zakładasz na przykład sklep na Polskę, z myślą, że już na przykład gdzieś za pół roku będziesz startował z następnymi rynkami? Jaką infrastrukturę pod kątem software'u proponujesz? Bo ja wiem, że wy nie jesteście tak jak ja fanem open source'ów raczej, tylko raczej bazujecie na SaaS'ach, tak? Tak, no my korzystamy z Shopify'a i od początku wybraliśmy ten system, wiedząc, że będziemy chcieli robić z tego biznes globalny, wychodzący poza Polskę. I to był dobry wybór. Dzisiaj po tych ponad 2 latach mogę to przyznać, że to był fajny, dobry wybór. Oczywiście Shopify nie jest najtańszym narzędziem, z tym się trzeba liczyć. My trochę za to narzędzie, za ten silnik sklepowy płacimy. Natomiast patrząc na inne silniki, myślę, że najmniej problemowym silnikiem sklepowym dzisiaj dostępnym jest najszybciej ze wszelkimi nowościami, nowinkami. Wszelkie rzeczy Integracjami. związane z e-commerce'em są tam w pierwszej kolejności wprowadzane. No jest to globalny lider, jakby nie było, więc są ze wszystkim na bieżąco. No i wychodząc na kolejne rynki zagraniczne, bardzo łatwo robi się to w Shopify'u. Też bardzo mocno się rozwinęli na Polskę ostatnio. Coraz więcej branek polskich Tak. płatniczych. Tam chyba TPay ostatnio nawiązał z nimi współpracę. Tak. Dużo prostych integracji jest z Shopify'em. YouTube ma integrację nawet z Shopify'em. Można swoje produkty na YouTubie gdzieś tam przez tego Shopify'a przepchać.
Także Shopify na propsie Dokładnie. zdecydowanie. Systemy mailowe do e-commerce'u, które polecasz? My przetestowaliśmy kilka systemów, większość tak naprawdę dostępnych. Na ten moment korzystamy z narzędzia Samba. Nie jest może to narzędzie jakoś najbardziej popularne w Polsce, bo gdzieś tam rozmawiając z innymi przedsiębiorcami z e-commerce, nie każdy to narzędzie kojarzy, choć coraz więcej osób już gdzieś tam o nim słyszało. My pod kątem jakości tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z tego narzędzia. Ma bardzo przyjemny, bardzo przyjazny support. Tutaj osoby odpowiedzialne za to narzędzie bardzo, bardzo fajnie, merytorycznie podchodzą do tematu, bardzo partnersko, więc coraz bardziej gdzieś tam to narzędzie polecam innym i słyszę, że część osób zaczyna już z Oczywiście, niego prawda. korzystać z polecenia i że faktycznie się sprawdza. Więc jeśli chodzi o mailing, to korzystamy z Samby. Sambę mamy podpiętą u nas na Polsce, na Czechach, na Słowacji i na wszystkich tych rynkach korzystamy właśnie z Samby. Samba, jako ciekawostka, powiem, że to właśnie narzędzie pochodzące z Czech. Samba ma, rozumiem, jest w języku angielskim, tak? Nie, jest w języku polskim. Jest też w języku polskim? Tak, O, to tak. jestem w szoku. Tak. To jestem w szoku, muszę sobie poklikać też z ciekawości, przetestować, bo wiesz, że ja jestem fanem software'ów, oprogramowania, Dokładnie. także jak najbardziej może coś tam wam pooptymalizuję. Dobra, bazujecie też pewnie na Baselinkerze. Duże zmiany z Baselinkerem. Ja tutaj rozmawiałem z Jakubem Pawlikiem odnośnie Baselinkera. Korzystacie z Baselinkera aktywnie? Tak, no dzisiaj byłoby ciężko bez Baselinkera, więc tutaj jak najbardziej tak. Dobra, co jeszcze z narzędzi takich podstawowych używacie na co dzień w Tortli? Z takich typowo marketing, na przestrzeni marketingu, reklam, tego typu rzeczy, żebyśmy obracali się w obszarze agencji reklamowej. No na pewno wszelkie systemy reklamowe pozwalające uruchamiać reklamę. My na każdym rynku korzystamy i z Google'a, i z Facebooka, z TikToka. Z TikToka nie na każdym rynku, teraz gdzieś tam w ostatnim czasie może troszkę mniej, ale na pewno do tego TikToka gdzieś tam reklamowo wrócimy teraz w czwartym kwartale. To wszystko jak najbardziej. Gdzieś tam reklamy w Bingu zaczynamy uruchamiać. Wow. Na Czechach jest coś takiego jak Seznam, więc tam też mamy ustawione reklamy. Będziemy w ten kanał dużo bardziej chcieli też niebawem wejść. Inwestować. Tak, więc z kwestii reklamowych. Jesteś w stanie powiedzieć, jakiego rzędu wielkości przeznaczacie na marketing w Tortli? Tak mniej więcej? Wiesz co, to bardzo zależy od miesiąca i sezonu, bo jest to biznes sezonowy. Te prezenty gdzieś tam sprzedają się w Ale wiesz, bo mocno. do nas będą nas oglądać i laicy, i osoby bardziej zaawansowane, i chcemy gdzieś tam postawić mocną kropkę nad i, z jakimi biznesami my pracujemy. I chciałbym, żebyś po pierwsze powiedział mniej więcej te rzędy wielkości, ile my wydajemy na marketing, a druga kwestia jest taka, jaki to jest nasz idealny klient, który do nas trafia później do biznesu agencyjnego, którego bardzo najprzyjemniej ci się obsługuje, bo nie wiem, czy wiecie, ale Piotrek jest mimo rozwiniętej firmy Tortli, mimo tego wszystkiego, że nasze firmy rosną, to Piotrek jest osobiście zaangażowany w pracę z klientami e-commerce'owymi. Jeżeli trafia do nas inny klient, jakiś tam lead generation, jakieś kursy online i tak dalej, to różne osoby są za to odpowiedzialne, ale za klientów e-commerce'owych jest bezpośrednio odpowiedzialny Piotr, macie z nim bezpośredni kontakt i to jest przeogromna zaleta w stosunku do pewnie innych agencji konkurencyjnych, bo tutaj macie człowieka z potężnym doświadczeniem wieloletnim. Tak, no tak jak wspomniałeś, ja osobiście No. gdzieś tam nadal pomagam e-commerce'om, konsultuję. Nie chcę jakby też wypaść z tego obiegu, no bo gdybym był zamknięty tylko na Tortli, no to w tej branży e-commerce gdzieś tam mógłbym wypaść. No ten e-commerce zmienia się tak dynamicznie, że no trzeba być na bieżąco, więc ta praca z klientami to dla mnie nawet przyjemność, a nie praca. Natomiast jeśli chodzi o budżety, bo o to pytałeś, no to tutaj Tak. w kontekście agencji my zarządzamy już milionowymi budżetami. Natomiast jeśli chodzi o Tortli, no to tutaj w skali roku to też mówimy już o ponad milionie, grubo ponad milionie złotych w skali. Rocznie, czyli ponad stówkę miesięcznie wydajecie około. Zdecydowanie tak, no w tym roku to na pewno będzie więcej niż milion. Szczerze mówiąc, musiałbym podliczyć wszystkie rynki, ale
Myślę, że nawet pewnie ponad 2 miliony mogłoby to. Czyli sama reklama sklepu internetowego powyżej 100 tysięcy złotych, to trzeba zaznaczyć, że z takimi budżetami, a w obszarze agencji są to miliony, no ale to wiadomo, tam jest więcej klientów, więc to się skaluje. Dobrze, więc jeszcze z jakimi e-commerce'ami, jakiej skali właśnie, bo tutaj jest różny rozstrzał, wiadomo, chcemy pracować z większymi, ale jakie minimalne warunki trzeba spełnić, żeby z nami działać? No staramy się nie brać na pewno współprac z e-commerce'ami, którym nie jesteśmy w stanie pomóc. Jeśli ktoś dopiero startuje czy zaczyna, no to przeważnie jeszcze nie stać go na współpracę z nami. My gdzieś tam te stawki coraz bardziej podnosimy w górę i mówimy bardzo często otwarcie i wprost, że to nie ten moment na współpracę z nami, no bo ta współpraca nie będzie wartościowa i budżet reklamowy może być mniejszy od Wynagrodzenia. naszego wynagrodzenia, tak, więc to nie do końca dla Wtedy klienta się gdzieś tam. nie ma szans się wtedy to po prostu spiąć Dokładnie. pod kątem zwrotu z inwestycji. Dokładnie, no staramy się, żeby ten budżet to było powiedzmy minimum te 10-20 tysięcy miesięcznie. To jest takie bardzo teraz minimum. Natomiast mamy sklepy, które wydają te 50-100 tysięcy miesięcznie, nawet i ponad. No i z takimi sklepami pracuje nam się najlepiej. Ale mamy też, żeby was to nie przeraziło, mamy klientów, którzy tam piątkę wydają, nie? Piątkę, szóstkę na marketing. Też bierzemy czasami takie mniejsze projekty, ale to musimy widzieć w tym sklepie potencjał i widzieć jakieś indywidualne obwarowania, że to jest projekt dla nas. Więc żeby was Czasami też. też wejdę w No. słowo, czasami też tutaj Tomek ostatnio bardzo fajną rzecz taką wprowadził, że jeśli gdzieś tam klient nie jest na etapie, w którym moglibyśmy współpracować, no to proponujemy może konsultację, tak? Konsulting. Spotykamy się wtedy na godzinkę, dwie, jest to raz na tydzień, czasem dłużej, czasem częściej, ale dajemy wartość właśnie merytoryczną, jeśli chodzi o konsulting, o podpowiedzenie może, jaki rynek zagraniczny, jak gdzieś tą reklamę ustawić, na co zwrócić uwagę i słyszymy już pierwsze głosy, bo jest to gdzieś tam nowszy temat, że są klienci z tego zadowoleni, że faktycznie czują w tym wartość, więc też na pewno w tym kierunku fajniej się rozwijać i będziemy w tym kierunku szli. Że podsumowaliśmy sobie odcinek odnośnie wychodzenia za granicę. Jeżeli chcecie z nami współpracować, widzicie wartość w tym, co Wam tutaj przekazaliśmy, to zadzwoń do mnie proszę na 602-727-263. Osobiście ja lub moja asystentka sprawdzimy, czy Twój sklep kwalifikuje się do współpracy z nami. Lub możesz kliknąć w link poniżej, tam jest link darmowarozmowa.pl, wypełniasz prosty formularz na stronie internetowej i my staramy się w ciągu 5 minut do ciebie oddzwonić. To by było wszystko. Dziękuję ci, Piotr, za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. Myślę, że będzie z tego jakaś większa seria, bo widzowie na pewno cię tutaj mile potraktują w mojej społeczności. I fajnie, że też wyszedłeś z kuluarów i pokazałeś się, kim jesteś, jak wyglądasz, że jesteś namacalnym człowiekiem, a nie sztuczną inteligencją. Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiamy serdecznie, cześć. Dzięki, cześć.